Cześć, witajcie, ja jestem Staraksi i w dzisiejszym odcinku będziemy szukać Eskela. Nikt inny ostatnio nie wyjeżdżał z zamku. Będziemy szukać Eskela, bo tam Eskel pojechał polować na Widugona. Dlatego mu Yennefer dała takie zlecenie. No ale długo nie wraca, więc teraz spróbujemy go odszukać. W ogóle to dzisiaj znowu już z rana mnie bezcelnie okłamują, jeśli chodzi o prognozę pogody, ponieważ dostałem takie ostrzeżenie, że rzekomo wieczorem ma padać deszcz, że ma być nawet burza. Tak, jasne. Akurat to uwierzę, to już czwarty raz, gdy coś takiego piszą. Czwarty raz z rzędu. Pisali tak też wczoraj i przedwczoraj i żadnej burzy nie było, dlatego deszcz też nie. Więc naprawdę się można wkurzyć na te kłamstwa. Ja tak nie lubię być okłamywana. Co mam znaleźć? Kurde, znowu taki problem, gdy nie wiem co mam znaleźć. Dobra, może po prostu pójdę dalej, bo wezmę trzeba iść dalej. Może pójdę dalej, to na coś natrafię. O, dobra, chyba natrafiłam. Chwilę mam iść tędy. Dobra, tędy mam iść. Eskel! Gdzie jesteś? No Eskel, to jest później będziemy to musieli szukać. Dobra, na razie kto idę w dobrą stronę. A, to są ślady. Dopiero teraz je zauważyłam. To jego koń. Jak on się nazywał? Wojsiłek. Piękne zwierzę. Ślady stóp i kozich kopyt. Ciekawe. No okej. Okay. Kamienie i ślad się urywa. Świetnie. Może pokieruje się węchem. Eskela nie wyczuje, za to ta koza. Tylko trzeba czegoś, co nią pachnie. Eskel rozbił obóz. Chyba zakładał, że długo go nie będzie. O chwila, to coś jest. Bierzemy. Kawałki obłupanej kory. Wygląda na to, że koza Eskela ocierała się o to drzewo. Kłak sierści. O, ale capi. No okej. Okay. No i chyba nie unikniemy. Nie unikniemy walki z wilkami. No dobra, to poziom to znam, nic nie zrobią. W ogóle nie wiem co mu w Kerboren wilki są na 5 poziomie, no ale okej. No proszę. Ślady Eskela. Miałem nosa. Szukamy kozy. O, jest kózka. Sama się nie przywiązała. To miała być przynęta na widłogo, no ale widzę, że na wiedźminów też działa. Ja, jest, jest, Kel.
A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Masz tyle lat, co ja, cwaniaku. Tylko ta siwizna postarza. Dobrze cię wreszcie widzieć. Jen nie daje wam się nudzić, co? Jeszcze nie wylazła z teleportu i już wydawała rozkazy. A jak próbowałem coś wtrącić, to... Damom się nie przerywa. Dokładnie. Czasem się cieszę, że przez tę moją gębę romansa mam z głowy. Nie wyglądasz aż tak źle. Geralt, proszę cię, nie pierdol. Słyszałeś? Leci. Dobra, to mamy tego widugona załatwić. No, oczywiście. Nie da rady go tutaj zabić. Nie znoszę, jak to robią gadziska paskudne. Mógłby nam już oszczędzić zachodu i dać się zasiec. Jeszcze samemu się wypatroszyć i nabić na rożę. Mocno krwawi. To z jakiejś tępnicy, pojucha jasna. Daleko już nie zaleci. Tak, Wilku? Dobra, z nim teraz nie pogadamy. Bałeś się zostawić konia tam na dole? Widłogon mógł zapalować i na niego. Tam wysiłek to koń bojowy pełnej kedweńskiej krwi, dałby radę. Mówiłem ci, skąd go mam? Nie, chyba nie. Raz uratowałem takiego rycerzyka. Wiesz, las, noc, wilki, taki tam standard. Powiedziałem, dasz, co w domu zastaniesz. No i dziecka nie było, ale akurat klacz mu się wybiła. Okej. Eskel i Wojsiłek, związani mocą przeznaczenia. Urzekająca historia. Drwij sobie, drwij. Po prostu zazdrościsz. No tak, za konia w taki sposób pozyskałeś. Idą se ławiecki, idą se pyrcią. Juchasa nie widno i nosonki zbercą. Co to za piosenka? A taka tam góralska. Akurat do wspinaczki. Matka mi śpiewała. Pamiętasz ją? Tylko tę głupią przyśpiewkę, nic więcej. No okej. Okay. Dobra, bo ja chyba idę w tą stronę teraz. Zaraz, jak zasłałem w tą stronę. Jaskinia. Wygląda na to, że zwiał doleża. I dobrze. Stąd już nie ucieknie.
co, powiem? Kończymy w tym miejscu odcinek, bo znowu jest trzeba temperatura. Bo znowu mi się laptop grzeje. I po prostu boję się nagrywać dalej, boję się zbudować ściny. Dlatego ja wolę chyba teraz zakończyć, wiem.